Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku chciałbym pomóc osobom cierpiącym na tak zwaną depresję. W szczególności tym, które borykają się z tą przypadłością już długo i nie mogą się jej pozbyć. Dzisiejszy materiał uświadomi wielu osobom, że ogromna ilość przypadków depresji nie jest wcale spowodowana czynnikami psychologicznymi, czyli tragedią rodzinną, śmiercią bliskiej osoby, czy też niezdolnością do radzenia sobie z przytłaczającymi okolicznościami otaczającego środowiska, ale jest spowodowana niedoborami witamin i minerałów. Może zdarzyć się tak, że ktoś odczuwając stany depresyjne uda się do lekarza w nadziei, że z depresji wyjdzie i ją pożegna. Niemniej jednak mogą mijać tygodnie, miesiące, a nawet lata, a leki, które miały depresję wyleczyć, owszem, mogą poprawić samopoczucie, ale po ich odstawieniu dobre samopoczucie mija i nie powraca. No właśnie, jak ktoś kiedyś bardzo słusznie zauważył, jeszcze nikt w życiu nie rozchorował się od braku leków. Jedyne, czego może brakować w ludzkim organizmie, to albo równowagi psychicznej, albo właściwej dawki ruchu, albo też w przypadku depresji najprawdopodobniej może brakować określonych witamin oraz minerałów. I o tym będzie właśnie dzisiejszy film. Pokażę, bazując na dowodach naukowych, że znaczna część przypadków depresji to nic innego jak niedobory witamin. A ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. Dlaczego niby brak witamin miałby powodować depresję? Dlaczego brak pierwiastków miałby powodować stany depresyjne? W końcu depresja to brak szczęścia. Co wspólnego z brakiem szczęścia mają witaminy? Otóż okazuje się, że witaminy mają bardzo wiele wspólnego z brakiem odczuwania szczęścia, czyli z depresją. I abyście Państwo zrozumieli dzisiejszy film w pełni, aby każdy miał pewność, że dane z dzisiejszego filmu są prawdziwe, rzetelne i faktycznie będą miały przełożenie na zdrowie osób cierpiących na depresję, musimy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo proste pytanie. Dlaczego w depresji czujemy się smutni? Otóż jednym z podstawowych mechanizmów, który powoduje uczucie przytłoczenia, zmęczenia, smutku, porzucenia, jest obniżony poziom hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Serotonina to hormon, który dostarcza nam radości, a brak tego hormonu powoduje depresję. No i właśnie zadaniem konwencjonalnych leków, które leczą depresję, jest podnoszenie poziomu serotoniny w naszym mózgu, tak abyśmy się czuli lepiej, weselej i radośniej. Natomiast problem ze stosowaniem leków antydepresyjnych jest taki, że leki te nie wpływają na przyczynę obniżonego poziomu hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Czyli leki antydepresyjne, podnosząc poziom hormonu szczęścia, leczą objawy depresji, a nie jej przyczynę. Jak zatem poznać prawdziwą przyczynę obniżonego poziomu hormonu szczęścia? W bardzo prosty sposób. Aby się tego dowiedzieć, musimy poznać szlak powstawania serotoniny, czyli hormonu szczęścia. I wtedy masa informacji wyjaśni się sama. Jak widzimy na uproszczonym schemacie, pierwszy w kolejce jest tryptofan. On przekształca się do 5-hydroksytryptofanu, a z kolei 5-hydroksytryptofan przekształca się do hormonu szczęścia, czyli do serotoniny. Natomiast musimy wiedzieć, że przekształcanie się jednej substancji w drugą wymaga obecności enzymów, a także kofaktorów, które usprawniają tę reakcję. A tymi kofaktorami bardzo często są właśnie witaminy. Jak widzimy na powyższym schemacie, zanim tryptofan przekształci się do 5-hydroksytryptofanu, potrzebuje takich pomocników jak żelazo, magnez, wapń, witamina B6 oraz kwas foliowy. Następnie, zanim 5-hydroksytryptofan przekształci się do hormonu szczęścia, potrzebuje witaminy C, witaminy B6, cynku oraz magnezu. Zatem, tak jak widzieliśmy na powyższych schematach, określone witaminy oraz minerały są niezbędne do tego, by wytwarzać hormon szczęścia w odpowiedniej ilości i oczywistym jest, że w przypadku braku któregokolwiek z powyższych składników, czy to magnezu, czy to witaminy B6, czy to kwasu foliowego, wytwarzanie hormonu szczęścia w odpowiedniej ilości jest po prostu niemożliwe. I to jest właśnie leczenie przyczynowe, a nie objawowe. To jest znajdowanie przyczyny problemu, która uwolni chorego od choroby, a nie maskowanie problemu poprzez prowokowanie reakcji chemicznych,
które wpompują hormon szczęścia z powrotem do mózgu. Zatem skoro wiemy już, że różne witaminy, jak i pierwiastki biorą udział w tworzeniu hormonu szczęścia z tryptofanu, to wypadałoby pokazać przynajmniej jeden dowód naukowy na to, że witaminy faktycznie mają takie właściwości. Może rozpocznijmy od witaminy B6. W badaniu z 2004 roku czytamy: założenia. Niski poziom witaminy B6 może teoretycznie powodować depresję, ponieważ witamina B6 jest kofaktorem szlaku tryptofan-serotonina. W wynikach czytamy: nasze badanie sugeruje, że niski poziom witaminy B6 w osoczu jest związany z objawami depresji. To było badanie prawie sprzed 20 lat, natomiast od tamtej pory praktycznie każdego roku pojawia się kilkanaście badań, które dowodzą tego samego, że u osób z depresją wykrywa się niedobory witaminy B6. Dlaczego u części, a nie u wszystkich? Ano dlatego, że u kogoś depresja może rozwinąć się w wyniku niedoborów witaminy B6, u kogoś w wyniku niedoborów magnezu, u kogoś innego w wyniku małego stężenia cynku, ponieważ, jak widzieliśmy na poprzednim schemacie, wiele różnych witamin i minerałów zaangażowanych jest w produkcję hormonu szczęścia. Dziesiątki badań wskazują na zależności między niedoborami witaminy B6 a występowaniem depresji. To tylko niektóre z nich. W dzisiejszym odcinku nie będę dokumentował wszystkich witamin i wszystkich pierwiastków ze schematu w ten sam sposób jak na przykładzie witaminy B6, gdzie wskazałem Państwu dowód na to, że konkretna witamina jest kofaktorem reakcji, czyli jest potrzebna do wytwarzania hormonu szczęścia, i potem nie będę wskazywał całej dokumentacji w postaci zależności pomiędzy daną witaminą, danym pierwiastkiem, a depresją. Zrobię to jeszcze tylko i wyłącznie z żelazem, którego niedobory są powszechne w społeczeństwie. W badaniu z 2021 roku pod tytułem Żelazo, neurobiodostępność i depresja czytamy: żelazo bierze również udział jako kofaktor w wielu reakcjach enzymatycznych, w tym do syntezy serotoniny. No i mógłbym tak Państwu dalej wymieniać, dowodzić, wymieniać, cytować itd., itd. Natomiast, aby nie przedłużać, pozostałą literaturę i odnośniki do badań naukowych umieszczę w opisie tego filmu. Natomiast teraz należałoby się wspólnie zastanowić, czy w takim układzie niedobór witaminy B6, który powoduje objawy depresyjne, to jest depresja, czy tylko niedobór witaminy B6? No bo załóżmy teoretyczną sytuację. Przeciętny Kowalski przychodzi do lekarza. Widać po nim, że ma objawy depresyjne. Zatem co robią lekarze? Wypisują leki przeciwdepresyjne. No właśnie, natomiast może okazać się, że chory wcale nie potrzebuje przeciwdepresyjnych leków, ale potrzebuje na przykład witaminy B6. Zatem w tym wypadku właściwą diagnozą nie byłaby depresja, ale niedobór witaminy B6. Zatem właściwym leczeniem nie powinno być podawanie tylko lub też w ogóle leków przeciwdepresyjnych, ale witaminy B6. Bo co to za depresja, która mija po witaminie B6 czy też po magnezie? To nie klasyczna depresja na tle nerwowym, ale zwykły niedobór witamin. Jeśli jednak przypiszemy choremu leki przeciwdepresyjne, to owszem, poprawimy mu humor i może nawet wyprowadzimy go z depresji lekami, które podnoszą hormon szczęścia w mózgu, ale stan ten będzie trwał do czasu, do kiedy chory przyjmuje leki. Bo przecież leki te nie uzupełniają niedoborów konkretnych witamin. Zatem tym filmem chcę Państwa najprościej w świecie wyczulić, w szczególności te osoby, które bardzo długo walczą z depresją. Że przyczyną złego samopoczucia niekoniecznie muszą być zaburzenia psychiczne, związane z nieradzeniem sobie z codziennymi czynnościami, z obowiązkami, z problemami w rodzinie, czy też ze śmiercią bliskiej osoby. Depresja często, a nawet bardzo często jest wynikiem niedoborów żywieniowych i o tym należy pamiętać. Co bardzo ważne, nie jest to tylko moje odosobnione zdanie. W badaniu z 2009 roku pod tytułem Dlaczego leki przeciwdepresyjne nie działają na tak wielu? Czytamy. Ponad połowa osób, które przyjmują leki przeciwdepresyjne na depresję, nigdy nie odczuwa ulgi. Powodem według nowych badań jest to, że przyczyna depresji została nadmiernie uproszczona, a leki zaprojektowane do jej leczenia mają niewłaściwy cel. Czyli tak jak wskazano w samym badaniu, ogromna część osób leczących się lekami przeciwdepresyjnymi nie widzi różnicy w samopoczuciu.
A przyczyną tego stanu jest fakt, że stan przygnębienia, określany mianem depresji, nie wynika tylko i wyłącznie z pogorszenia się stanu psychicznego w wyniku działania bodźców psychicznych, ale również niedoborów pokarmowych, które przekładają się na słabszą syntezę hormonów, które kontrolują nasz nastrój. Tylko tyle i aż tyle. Co zatem zrobić, aby sprawdzić, co jest przyczyną depresji w moim wypadku? Którego pierwiastka lub też witaminy jest mi brak, że czuję się tak przygnębiony? Oczywiście możemy udać się do laboratorium i wykonać sobie szereg badań na niedobory określonych pierwiastków i witamin w naszym ciele, w szczególności tych, które były wymienione w dzisiejszym schemacie. Niemniej jednak proszę pamiętać, że będzie to proces czasochłonny i kosztowny, w szczególności, że badania niektórych witamin powinno się oznaczać kilkukrotnie, aby mieć pewność dokładnego oznaczenia. To też z tego powodu możemy najprościej w świecie na ślepo uzupełniać naszą dietę o pierwiastki oraz minerały, które zostały wymienione w dzisiejszym filmie, z góry zakładając, że skoro nie możemy wyleczyć depresji, to najwidoczniej mamy niedobory witamin. Oczywiście, żeby nie było tak różowo, kolorowo i łatwo, bo życie nie jest ani różowe, ani kolorowe, ani łatwe. To może zdarzyć się tak, że nawet uzupełniając witaminy i pierwiastki wymienione w dzisiejszym odcinku i wskazane w dzisiejszym schemacie, może się okazać, że to również nie pomoże zniwelować depresji. Dlaczego? Ponieważ to nie jedyne czynniki, które mogą powodować depresję. Istnieją jeszcze inne patologie w naszym ciele, które mogą przyczynić się do depresji. Chociażby zaburzona flora bakteryjna w jelitach. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałem omówić tylko kilka z nich, a dokładniej te, które biorą udział w tworzeniu hormonu szczęścia. Dlatego też w jednym z kolejnych odcinków omówię inne możliwe czynniki, które mogą być powodem występowania depresji, a nie tylko te klasyczne czynniki o podłożu psychologicznym, które wprowadzają nas w stan ciężkości emocjonalnej. Otóż na sam koniec jeszcze chciałbym zaznaczyć, że absolutnie nie jestem przeciwnikiem stosowania leków przeciwdepresyjnych. Bo może się okazać tak, że bardzo długo będziemy szukać prawdziwej przyczyny depresji, a zanim ją znajdziemy, leki faktycznie mogą pomóc nam odzyskać szczęście. Bez niego w stanie depresji często jesteśmy zagrożeniem dla samych siebie. I o tym trzeba pamiętać. I to była ostatnia myśl w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.